23 stycznia 2015 roku Stowarzyszenie Instruktorów i Wykładowców w Gorzowie Wielkopolskim podsumowało wyniki szkolenia i egzaminowania w 2014 roku. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Baza pytań, jak też Państwo wiecie, będzie poszerzona i będzie ona również jawna. U nas w ośrodku poszliśmy na rękę też tym wszystkim zdającym egzamin teoretyczny, umożliwiając im powtórne zdawanie w tym samym dniu tegoż egzaminu i muszę powiedzieć, że korzysta z tego udogodnienia coraz więcej osób i to z nadspodziewanie dobrymi rezultatami. Udostępniamy też, zdaje wielką odpłatnością, nasz plac manewrowy do ćwiczeń przedegzaminacyjnych. To są te zmiany, które będziemy realizować w tym roku. I to tyle mojego krótkiego wprowadzenia. Teraz bym poprosił pana Władysława Dżazgę o odczytanie listy odznaczonych. Proszę państwa, za chwilę powstaniemy, ponieważ musi być odegrany hymn państwowy. Proszę o hymn. Szanowni Państwo, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia za długoletnią służbę osobom zasłużonym w służbie państwa i społeczeństwa związane z ziemią lubuską. Aktu dekoracji w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokona wojewoda lubuski pan Jan Świrepa. Na podstawie artykułu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali. Medalem złotym za długoletnią służbę pan Andrzej Bednarek. Medalem złotym Piotr Brończyk. Medalem złotym Izydor Peter. Medalem złotym Zenon Saja. Medalem srebrnym za długoletnią służbę pani Dorota Bobik. Oraz medalem srebrnym Paweł Sobczak. Medalem brązowym za długoletnią służbę pan Damian Badura i pan Rafał Nowosielecki. Proszę te osoby o wystąpienie w celu odznaczenia przez pana wojewodę. Tak jak czytałem, od tej strony Bednarek, Brończyk, Izydor Peter, Saja, później pani Dorota, Paweł i na końcu Damian Badura i Rafał. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam panu złoty medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Może kolega podawał. Tak. Gratuluję i życzę dalszych. Proszę dziękuję bardzo. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam panu złoty medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Gratuluję i życzę dalszych osiągnięć. Proszę bardzo. W imieniu
imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam panu złoty medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam panu złoty medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam pani srebrny medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam panu srebrny medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam panu brązowy medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczam panu brązowy medal za długoletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Szanowni Państwo, minister infrastruktury i rozwoju w dniu 29 października 2014 roku nadał odznaki honorowe zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej dla pana Andrzeja Kawalec, pana Aleksandra Pawlak i pana Walentego Reszkowskiego. Medal zasłużony dla transportu. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu ministra infrastruktury wręczę panu medal zasłużony dla transportu. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Ten medal upoważniam tu kolegę, że jak wróci odznaczony, żeby mu przekazać w imieniu ministra infrastruktury. Panie wojewodo, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zawsze początek nowego roku przywołuje rozliczenie starego. I zazwyczaj cieszymy się, kiedy ten rok poprzedni był lepszy od tego, który poprzedzał. Cieszymy się z sukcesów. No czasem życie jest inne. Demografia spowodowała, a to się daje odczuć. Ja jeżdżę często w Gorzowie i tak jak w 2010 roku, to mówię, kurde, trzy spowalniacze. Bo do ronda dojeżdżamy, jeden na jednym, drugi na drugim. No i jak jest egzamin, to gdzieś tam zgaśnie samochód. Mówię, już oblał. I tak obserwując, a natomiast ten rok 2014 to trochę luźniej na tych ulicach naszych gorzowskich. Ale ważne jest to, i jesteśmy też za tym, że jednak do egzaminów to trzeba przejść szkołę. W
bo nic tak dobrze nie uczy jak dobry instruktor, dobra szkoła jazdy, to jednak i bezpieczeństwo. Zresztą w tym roku ilość wypadków trochę zmalała i to wygląda na to, że jeździmy coraz lepiej. Nie jest ważne, jakim samochodem, bo niektórzy mówią, że te nowe samochody to ludzie szaleją. No i się okazuje, że można mieć dobry samochód, jeżeli jest się dobrze nauczony, to jest pewien taki dystans, żeby nie przekraczać pewnych rzeczy. Po prostu ja wiem, jak jadę, jestem zmęczony, to ta szybkość mi coraz staje się mniejsza, bo organizm się dostosowuje do tego, żeby nie szaleć. Dlatego chciałbym podziękować za te dobre wyniki, jakie osiągnęło wasz stowarzyszenie, a także i każda ze szkół, bo tutaj jest nagrodzonych, okazuje się, 10 szkół, tak dobrze mówię, i 10 instruktorów. Wszystkim gratuluję, a na ręce pana dyrektora WORD-u chciałbym złożyć małe podziękowanie, a także dla prezesa stowarzyszenia, kolegi Drzazgi. Prosiłbym dyrektora. No, kwiatki wiosenne. Mniejszą torbę. Coś tam jest. I list gratulacyjny. Trzymajcie tak dalej.